Siema moje kochani widzy. Dzisiaj zabiorę was do pracy, nie będę wszystkiego pokazywał, ale trochę pokażę, czym się zajmuję na co dzień w pracy. Teraz jest 5:50, ja wyruszam na plac po samochód ciężarowy, na prowadzeniu którego właśnie polega moja praca. Podoba mi się to, że o tej godzinie nie ma zbyt mocnego ruchu i idzie jeździć tym miastem. Bardzo lubię Poznań, ale po południu wszystko zakorkowane. Nie wiem, jak sobie ludzie radzą z tym w Warszawie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja już przyjechałem na plac i tu jest moja lalunia. Tu jest moje miejsce robocze. Zapraszam. Nie mogę powiedzieć, że o 6 rano w ciężarówce jest zimno, ale tak naprawdę jest. Muszę teraz odczekać, aż się napompuje powietrze i ogień na tłoki! No w sensie, że będę jechał na sortownię pocztową po towar. Zakładamy kamizelkę, bo moja robota polega na tym, że ja 5 minut prowadzę i pół godziny rozładowuję samochód. Także kamizelka musi być. I najważniejsze. Jak mi jest zimno. Jeszcze dosłownie minuta i będę wyjeżdżał na sortownię w Komornikach. Będę się ładował przesyłkami na paletach. Kontrola. Nie znaleziono ani terrorystów, ani bandytów, także można jechać dalej. Jest jeden imigraniec, ale legalny. Już się załadowałem, teraz muszę skoczyć po kawkę. Tak naprawdę nic nie muszę, tylko skoczę sobie po kawę i można wyruszać na pierwszy punkt. Tu jest kawka gorąca. Na dworze jest naprawdę zimno i ratuje mnie tylko ta kawka. Co ja mogę powiedzieć o pracy na poczcie? Ogólnie to jest miła, przyjazna atmosfera, kiedy mnie tu nie ma. Już zbliżamy się do pierwszego punktu. Tutaj akurat ciężarówka stanęła. Zajęła cały pas i muszę ją ominąć. I to akurat jest przy wjeździe na tą firmę, do której mam dostawę. Manewr jest udany. Także zostało się tylko cofnąć pod bramę. Tak wygląda moja robota na dzisiaj. To wszystko doręczam, a później odbiory. W sumie nic trudnego tu nie ma, przecież paletka waży to tylko tonę. Siemano! Co ci jest? Wideoblog. A wiedziałeś, że jestem youtuberem? Jesteś youtuberem poważnie? Jestem youtuberem. Masz? No, milion subskrybentów. Co ty pierdolisz? Co przywiozłeś? Przywiozłem coś tam. Nie mówimy, jaki to jest towar. Koks? No. A mógłbyś mi powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby na tamką bemkę zarobić? Co trzeba zrobić? Naucz mnie, bo ja też taką chcę. Przecież to jest twoje, nie? No, no oczywiście. No, ja. No. A jak się twój kanał nazywa? Mój kanał się nazywa Jurej Ola z Ukrainy. Zaraz zobaczymy. Dislike'a mi od razu rzuć. No a co? Ja lubię to. Łapkę na dół. Czy w dół? Jak na dół? Prawie? Na dół. Na dół. Na dół. Na dół. Co tutaj się dzieje? Rozładunek. Przyjechał kurwa śmierdzącym starym tirem, rozwalonym. Ja to zapikam także spoko. Tak? No. Nie pikaj. Nie pikać? Nie pikaj nic, zostaw tak jak jest, tak musi być. Aha, no dobra. Dawaj ten olej.
Od rana miałem miliard palet do doręczenia, zostało mi się tylko pół miliardu. 10:45, zostało mi się 5 punktów z 11. Zatrzymałem się obok dużego marketu i zaraz pójdę kupić sobie coś do zjedzenia. W sklepie sobie kupiłem udo z kurczaka pieczone, jedna sztuka. Udo z kurczaka jest świeże, jeszcze gorące. Sok do picia multivitamina i dwie mini bułeczki pszenne. W tej chwili widzicie obiad, który kosztuje 3,47 zł. Zawsze się chce kupić czegoś więcej i mocno się najeść. Bardzo mi się chce się najeść, mocno tak, i kupić wszystko, co widziałem w tym markecie. Ale nie wolno tego robić. Nie jesteś mocno skupiony na swojej robocie, chce się spać, czuje się zmęczenie, dlatego lepiej trochę zjeść, żeby nie było głodu, zachować aktywność i spokojnie sobie pracować dalej. Już prawie cała robota na dzisiaj zrobiona jest. Doręczenia porobione, jedna paleta została niedoręczona, paleta z węglem, bo dzwoniłem do osoby i on kazał, że tam nikogo dzisiaj nie ma i nie będzie. Także to wiozę z powrotem na sortownię, no i porobiłem odbiory i teraz zjeżdżam na sortownię na pocztę do rozładunku i do rozliczenia się za dzisiaj. Wracając na sortownię, wybrałem sobie taką drogę, wiecie, obok drogi ekspresowej. Bo gdybym miał prawo jazdy, to bym jechał drogą ekspresową tutaj, a tak to muszę jechać taką mniejszą drogą. Godzina 16, jestem na bazie, już zaparkowałem samochód. Czas na to, żeby skończyć zmianę. To jest wideoblog. Aha, cześć YouTube, pozdrawiam tutaj kolegę Jurija, jego wszystkich fanów. Subskrybujcie, włączajcie ten dzwonek. Jurek jeszcze trochę będzie zarabiał więcej na YouTubie niż w pracy, to zwolni dokładnie, się dokładnie. I będzie mógł tylko wam poświęcić. No to jeszcze raz musimy nagrać, bo ja muszę, wiesz, tutaj włosy sobie. Tak, no dobrze. Nie, to nie, niech zostanie. Ja i tak mam taką aparycję dobrą. Mm-hmm.